Partnerem Śląsknetu jest Proliga Wrocław. Rozgrywki piłki nożnej sześcioosobowej. Przed nami trener pan Orest Lęcyk. Jeżeli Krakowia ma kadrę 25 zawodników, 1/3 to są piłkarze ekstraklasy, a reszta to są kandydaci do ekstraklasy. Czuję się na pokładzie okrętu, który został trafiony. Jest w miejscu takim, że trzeba wszystko zrobić, aby on jednak płynął i to dobrze płynął. W kierunku takim, na jaki zasługuje Wrocław i przyszłoroczny stadion. Chciałem zapytać po prostu o formę Diaza, bo wiadomo, że czasy się... Kiedy pan był naczelnikiem ostatnio? Czyta pan głupie gazety, trzeba czytać mądre, ewentualnie wypowiedź moją na ten temat. To chciałem się dowiedzieć właśnie, w jakiej formie jest teraz Diaz? Czy już jest gotowy na 90 minut? To pan sobie robił o godzinie 16. Jak ja bym był dziennikarzem i się interesował, jaka forma Diaza, to ja bym przyszedł wczoraj, usiadł na trybunę, bym patrzył na trening, który był w zasadzie wewnętrznym sparingiem i pan teraz nie fotografuje. Bo może się piana okazać, tak moja. Tak wiele się mówi o polskim piłkarstwie, nawet jakieś tam w cudzysłowie siksy z telewizji, które pojęcia nie mają o piłce nożnej, potrafią kopać kluby, komentować polską piłkę, że to już jest dno dna, jak gdyby dokładając leżącemu, któremu niestety, ale odwrotnie, powinno się rękę podać. Pomyślałem sobie później po oglądnięciu pięknego meczu Real Madrid-Barcelona i żeby wielkiego Mourinho stać na to, żeby autobus stawił do bramki, to my stawimy przed Głodziec. Dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest przybudowiec, to są dwie części autobusu połączone gumą. Panie trenerze, dyrektor prawego ucha mówi mi, że dzwoni do nas Sebastian Mila i koledzy w redakcji zweryfikowali numer i rzeczywiście dzwoni Sebastian Mila. Dobry wieczór. Halo, czy się słyszymy? Dobry wieczór. My się słyszymy. Tak, Sebastian. Panie trenerze, jedno małe pytanie, czy... Ze względu na to, że to jest tak dzisiaj w studiu, czy jutrzejszy trening jest przesunięty, czy odwołany i czy sobotni wyjazd do Czech jest obowiązkowy, czy tylko jadą piłkarze, kto chce? Sebastian, ja uważam, że to pytanie jest prowokacją. Panie trenerze, Polska patrzy. Natomiast już na pewno jest trening. W piątek jest mecz, to co wiem, z drużyną czeską. Zobaczmy! To była radość Oresta Lęczyka po zwycięstwie. Ale Śląsk jest coraz bliżej europejskich pucharów, jeżeli się... No, robi krok za krokiem. I co będzie, jeżeli się... Proszę mi powiedzieć, bo jakbym był tu w czapce, to jeszcze bym pomyślał, no... Stary łysinę zasłonił. Dlatego pan jest czapce? Ja małą łysinę zasłaniam. Pan trener... Dziękuję za zrozumienie. Pan Sieka zaczął sobie mnie adresować. Ja myślę, że nie widzę przyjaciół moich czy kolegów. Ten Lęczyk, dziękuję bardzo. Dziękuję. Tomorrow is game. To be or not to be. 3 rounds. Muszę przyznać, że dzisiaj jechaliśmy jako pojazd. Straciliśmy jedną oponę, drugą oponę. W zasadzie wydawało się już koniec. Ale chwała chłopakom, że podnieśli się i powalczyli do końca. I muszę przyznać, że patrząc na całość meczu, to piłkarsko chyba byliśmy lepszą drużyną. Momentami Szkoci grali jak durwale, kopali tą piłkę, licząc tylko na wygrane główki w powietrzu. Poszedł do domu. Niego w moim imieniu poproszą, żeby sobie moje nazwisko zapamiętał dokładnie, a nie w setkach, może tysiącach egzemplarzy puścił nazwisko przekręcone. W Polsce się mówi, że lepiej zginąć, aniżeli mieć nazwisko przekręcone. We'd ask you to pass information from the coach. He needs to remember his name for the future because he has written his surname in the wrong way and they printed it in thousands of copies. Yes, they shall pass on. And they say that it's better to be dead than to have a misspelled surname.
Widocznie tak się śmiali 30 lat temu ze mnie, że już nie przyjadę, ale chcieli mi dokuczyć dzisiaj. Zęby jeszcze pan, mama, a pan chce, żebym ja w Warszawie zęby stracił. Wyjeżdżam, będę dbał o zęby dalej. Dlaczego pani mi nie zada pytania? Następnym razem? Sam trener powiedział, że jeszcze odwiedzimy. To ja muszę tutaj jeszcze przyjechać. Do klubu przyszła ankieta, mieliśmy wytypować najlepszych trenerów, najlepszych piłkarzy na różnych pozycjach i tam była również pozycja, żeby wytypować najlepszych dziennikarzy, to miałem ogromny problem. Dziecko kochane, już ja nie mam ani jednego zdjęcia. Dziewczyny do mnie dzwonią, to ja muszę wysyłać zdjęcia, to co miałem 18 lat z peruką jeszcze. Podrzucę, aktorem. Obiecała mnie pani tyle razy, że sobie myślę, koniec już. Podrzucę. Przed meczem. Jeżeli nie, to w następnym razie usiądę w peruce, dobrze? Dobrze. Życzę sobie pani blondyna czy bruneta? Proszę, nie trzymaj dziecko, bo się zmęczyłeś. To moja wola mogę upraszyć. A proszę mi powiedzieć, na czym polega ten fenomen Oresta Lęczyka? Nie wiem. Pracuję. Wydaje mi się, że normalnie pracuję. Udaje mi się znaleźć taką nić współpracy z zawodnikami, że przeklinają, że narzekają, że doceniają, szanują, a w końcu jest wynik, z którego są wszyscy zadowoleni. Proszę Państwa, ja korzystając z tego, że jeszcze jestem wśród Państwa, chciałem zadedykować mimo wszystko na tą ostatnią wspaniałą nagrodę, bo przyznaną tak jak przedmówca mój stwierdził, przyznaną przez jury niesamowite. Chciałem przeznaczyć dwóm osobom, jednej na ziemi, mojej kochanej żonie Alicji. A drugą w niebiosach doktorowi Wielkoszyńskiemu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Uprzedzając pytanie Państwa o Dariusza Pietrasiaka, tym bardziej to, co dowiedziałem się do dzisiaj, bo jak zauważyłem, wersji było tyle, że można się było zastanawiać, dlaczego nie został aresztowany w Alcatraz w Ameryce. Ja mogę tylko współczuć, że ta piękna nazwa dziennikarzy również ma wśród swojego środowiska nazwę i wprost nocnikarzy. A nocnik mi się kojarzy rzeczywiście z czymś bardzo negatywnym. I bardzo bym chciał mieć do czynienia tylko z tymi, którzy to pierwsze słowo czy pierwszy zawód reprezentują, dziennikarzy. Bardzo się cieszę, że jestem w Krakowie wśród tych dziennikarzy, którzy dożyli nie mistrzostwa Wisły, ale mistrzostwa drużyny, w której jestem trenerem, co jest dowodem, że jeszcze jestem. Mam nadzieję, że mniej inteligentne pytanie do kiedy nie padnie. Pan z pewnością wie więcej ode mnie o atmosferze. Macie zwyczaj podchodzić pod szatnię, na schodach podsłuchiwać, czekając również na tych zawodników, którzy nie grają, albo w ogóle nie grają, którzy zawsze będą mieć pretensje i będą czekać na to, aby tego trenera zmienili, następny przyjdzie, to może będzie grał u niego. Okoliczności, które doprowadziły do zakończenia pracy w Śląsku Wrocław, spowodowały, że powiedziałem sobie w pewnym momencie, kto zadzwoni, to powiem mu dziękuję za telefon, serdecznie pozdrawiam.
klasę tych, co zatrudniają, poznaje się nie tylko jak są sukcesy, ale również wtedy, jak zaczyna być problem z wynikami na przykład, czy z kompletowaniem od pewnego czasu drużyny. Ludzie są tacy, jak ich wychowano. Dziękuję! 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 Partnerem Śląsknetu jest Proliga Wrocław, rozgrywki piłki nożnej sześcioosobowej.